Witam ponownie, Adrian Stankowski. To są Wolne Głosy w Telewizji Republika. Pan prezydent Andrzej Duda podpisał, przed chwilą przyszła taka wiadomość, podpisał ustawę o kolejnym w 2022 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, zwanym popularnie 14. emeryturą dla emerytów i rencistów. O tym, ale nie tylko o tym, będę rozmawiał z moim państwa gościem, pani minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Witam serdecznie, pani minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kolejny dobry dzień, tym razem dla naszych kochanych seniorów. No właśnie, 14. emerytura, był taki moment wahania, czy wobec wyzwań, z którymi musi się mierzyć polskie państwo, ona będzie. Jest, już właśnie pan prezydent złożył podpis, chociaż pan prezydent lewą ręką. Czy trzeba składać jakieś wnioski? Jak to będzie przebiegać? Kto otrzyma to świadczenie i w jakiej wysokości? Tak, 14. emerytura stała się już faktem. Pan prezydent swoim podpisem podjął decyzję, że 14. emerytura będzie wypłacana od 25 sierpnia tego roku. Przypomnę, że 14. emerytura była po raz pierwszy wypłacona w roku 2021. Teraz w roku 2022 została podjęta przez rząd decyzja. W związku z sytuacją właśnie związaną z wysoką inflacją, aby tym osobom pomóc, a więc emeryci, renciści, którzy mają jednak niższe dochody, aby 14. emeryturę wypłacić. Świadczenie to jest wypłacane bez składania jakichkolwiek wniosków. Osoby, które pobierają renty i emerytury na dzień 24 sierpnia, będą miały 14. emeryturę wypłaconą. Tutaj musimy pamiętać o jednej rzeczy, że przy 14. emeryturze jest wprowadzone kryterium dochodowe. To kryterium dochodowe to jest kwota 2900 zł, ale nie oznacza to, że osoby, które mają emeryturę czy też rentę na poziomie brutto 2900 zł, nie otrzymają 14. emerytury. Otrzymają. Zastosowaliśmy w ustawie, zaproponowaliśmy mechanizm złotówka za złotówkę. To oznacza, że osoby, które mają dochody wyższe od tej 13. emerytury, będą miały tą nadwyżkę odliczoną. A ile będzie wynosiła ta 14. emerytura? 14. emerytura, tak jak w roku poprzednim, będzie na poziomie emerytury minimalnej. W tym roku minimalna emerytura to 1383 zł, a więc na tak zwaną rękę nasi kochani seniorzy otrzymają kwotę 1217 zł. I te środki, tak jak powiedziałam, nie składamy żadnych wniosków, będą wypłacone w terminie wypłaty renty czy też emerytury. Na pewno się przydadzą te środki, a zwłaszcza w takim poczuciu stabilności i bezpieczeństwa, to nieocenione świadczenie. Pani minister, ledwo się zaczęły wakacje, bo to w piątek się zaczęły wakacje, a już pani urząd przygotowuje się do początku roku szkolnego. Rusza kolejna edycja programu Dobry Start, 6,6 miliarda złotych. To są wyprawki dla dzieci. Od 1 lipca można składać wnioski. Od 1 lipca składamy wnioski. Wnioski na program Dobry Start, czyli wyprawkę na rozpoczęcie roku, składamy tylko drogą elektroniczną, a więc poprzez bankowość elektroniczną, poprzez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub poprzez system Empatia Ministerstwa Rodziny. Wniosek jest bardzo prosty, intuicyjny. Zachęcamy do jak najszybszego składania wniosków, aby jak najszybciej te pieniądze wpłynęły na konto rodziny. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, że rodzice dzisiaj myśląc, planując, właściwie wakacje już są zaplanowane, myślą o tym, jak przygotować swoje pociechy do rozpoczęcia roku szkolnego. A więc nasze kochane dzieci rosną, potrzebna jest nowa odzież czy sportowa, czy wyposażenie tornistrów szkolnych. To kosztuje, a więc tutaj państwo, inwestując w rodzinę, wspomaga naszych kochanych milusińskich, aby właśnie to świadczenie było
było wypłacone. Przypomnę, że świadczenie przysługuje tym osobom, na te dzieci do 20 roku życia, a jeżeli jest niepełnosprawność, to do 24 roku życia. Pani minister, mój pracodawca zapewnia mi pracę w klimatyzowanym studiu, natomiast za oknem, którego w studiu nie ma, upał się leje z nieba. Może warto przypomnieć o obowiązkach pracodawcy w takim trudnym dla pracowników momencie, bo zresztą no, nie wszyscy mogą pracować w klimatyzowanych pomieszczeniach, bo niektórzy pracują na przykład na budowach, w ogóle w żadnym pomieszczeniu nie przebywając. Oczywiście warunki pracy, którą wykonujemy, są różne w zależności od pracy, jaką wykonujemy, czy to jest w biurze, czy też w przestrzeni zewnętrznej. Ale przede wszystkim te trudne warunki, które są związane z wysokimi temperaturami, w kodeksie pracy pracodawca ma konkretne obowiązki, a więc przede wszystkim zabezpieczenie tak i czasu pracy, i czy odpowiednich dodatkowych przerw, aby pracownicy mogli odpocząć. Możliwe jest też skrócenie godzinowo dnia pracy, ale przy zachowaniu wynagrodzenia na tym samym poziomie, jaki pracownik otrzymuje. Ale bardzo ważne jest to, żeby właśnie w zakładzie pracy znajdowało się takie pomieszczenie, gdzie można odpocząć od upałów, zapewnienie dostępu do wody. To są takie podstawowe wymagania, aby przede wszystkim praca mogła być efektywna i bezpieczna. Ale z drugiej strony musimy też tutaj apelować do naszych kochanych seniorów, ponieważ ten trudny czas, tak jak do młodych, jest łatwiejszy do pokonania, do przeżycia tych trudnych chwil z wysokimi temperaturami, tak musimy wspierać naszych seniorów, dlatego też uaktywniamy naszą infolinię Wspieraj Seniora, aby przede wszystkim, jeżeli nie ma konieczności wychodzenia na zewnątrz, te upały, apelujemy do seniorów, aby pozostali w domu, a właśnie w ramach akcji Wspieraj Seniora jednostki samorządu terytorialnego też mogą tą pomoc niezbędną zapewnić naszym seniorom. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że właśnie ten czas upałów musimy nawadniać swój organizm i przede wszystkim unikać bezpośredniego kontaktu, dłuższego kontaktu na słońcu. Pani minister, chciałem zapytać jeszcze o zatrudnienie naszych gości z Ukrainy. Już grubo ponad milion otrzymało numery PESEL. Z tego, co zaobserwowałem, ponad 500 000 to są ludzie, którzy mogą podjąć pracę. Ilu z nich podjęło pracę? Bardzo się cieszymy, że przepisy, które zostały wprowadzone, a więc odbiurokratyzowanie możliwości podjęcia pracy przez obywateli Ukrainy od wybuchu wojny w Ukrainie. Pani minister, ja tylko wejdę w słowo, przepraszam, bo widzimy prezydenta Andrzeja Dudę, który właśnie przyjechał na szczyt NATO w Madrycie. Pani minister, bardzo proszę. I obywatele Ukrainy podejmują pracę w Polsce, staje się ona legalna, kiedy pracodawca ma 14 dni na to, pracodawca zgłosi daną osobę, że ją zatrudnił. I tak jak pan redaktor dokładnie powiedział, szacujemy, że około 500 tysięcy osób jest w tym wieku produkcyjnym. Na chwilę obecną już ponad 260 tysięcy osób pracuje. To nas bardzo cieszy, gdyż przede wszystkim patrząc na polski rynek pracy, niskie bezrobocie, 5,1%. Jeżeli spojrzymy na skalę Eurostatu, czyli porównanie do państw europejskich, jesteśmy państwem o najniższym bezrobociu też w Unii Europejskiej, a więc w Polsce potrzebne są ręce do pracy i przede wszystkim możemy osiągnąć efekt synergii dla rozwoju naszej gospodarki, zatrudniając obywateli Ukrainy. Dlatego też te odbiurokratyzowane ścieżki związane z zatrudnieniem, ale także systemowe wsparcie przede wszystkim poprzez kolejne zmiany, które zaproponowaliśmy w przepisach, a więc między innymi możliwość zakładania przez obywateli Ukrainy działalności gospodarczej w Polsce, a także
także możliwość tworzenia tak zwanych dziennych opiekunów, gdzie wiemy, że większość osób, która przybyła do Polski, są to kobiety z dziećmi, które wymagają opieki, a więc żeby pójść do pracy, to dzieci też muszą być zaopiekowane. I tutaj dzięki wspólnym działaniu rządu, samorządu, ale także bezpośrednim zaangażowaniu tych osób, które same chcą zakładać działalność gospodarczą, również te instytucje dziennego opiekuna mogą być tworzone. Cieszy nas to bardzo, że właśnie ten rynek pracy zostaje uzupełniony poprzez ręce do pracy obywateli Ukrainy, ale my też stworzyliśmy program Razem Możemy Więcej, który jest dedykowany dla publicznych służb zatrudnienia, samorządów, organizacji pozarządowych, aby aktywizować w obszarze rynku pracy i także nauka języka polskiego. To jest bardzo ważne, że żeby wykonywać tą pracę w Polsce, to nauka języka polskiego czasami jest tą przeszkodą. Dlatego w tym programie ponad 100-milionowym, gdzie 115 projektów zostaje dofinansowanych, też dofinansowujemy ponad 50 tysięcy osób, które będą mogły skorzystać z nauki języka polskiego, a dodatkowo jeszcze w ramach instrumentów rynku pracy, które mają publiczne służby zatrudnienia, również obywatele Ukrainy mogą korzystać z nauki języka polskiego. Specjalne też kursy są przygotowywane dla obywateli Ukrainy, którzy wykonują zawody medyczne. Wiadomo, że w tych zawodach medycznych też potrzebne są ręce do pracy, a więc tutaj to wspólne działanie przede wszystkim, aby rynek pracy został uzupełniony i ten efekt synergii osiągniemy poprzez zatrudnianie między innymi obywateli Ukrainy. Ja zwracam uwagę, że jak pracują, to znaczy, że płacą również w Polsce podatki. To wielce pocieszające informacje, za które bardzo serdecznie dziękuję pani minister. Dziękuję za spotkanie z widzami telewizji Republika. Pani minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Kłaniam się pani minister. Dziękuję bardzo. Dobrego popołudnia życzę. Wzajemnie pani minister. Dobrego popołudnia również państwu życzę. Żegnam się na dzisiaj. Do zobaczenia.